Pierwszy rozdział Księgi Rut W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, Synody jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około dziesięciu lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion też umarli. Pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała, że na polach moabskich, że Pan ujął się ze swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe. I wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: Idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jaką wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z Was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: My z tobą wrócimy, do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: Zawróćcie, córki moje. Po cóż macie iść za mną? Czy jeszcze mogę urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a choćbym nawet tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wyczekałybyście aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na Was, że przeciw mnie zwróciła się ręka pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem orpa ucałowała swoją teściową, lecz ród pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: Oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego boga. Zawróci ty ze swoją szwagierką. Lecz ród odpowiedziała. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym by iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu w nich w całym mieście wielkie poruszenie. I kobiety mówiły: "Czy to jest Noemi?" A ona rzekła do nich: "Nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara." Gdyż wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi? Skoro pan wystąpił przeciwko mnie, a wszechmogący złomi zgotował. Tak powróciła Noemi, a wraz z nią ród Moabitka jej synowa z pól moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego.